Witam, kochane dziewczyny. Chciałam Wam pokazać rzeczy, które ostatnio kupiłam. Praktycznie to były zakupy robione przez ostatni miesiąc. Ja postanowiłam zrobić, moi drodzy, taką troszeczkę wiosenną wyprzedaż w mojej szafie. Jeszcze mnóstwo rzeczy mi zostało do sprzedania. Sprzedawałam kilka z moich torebek, kilka moich rzeczy, których po prostu już w nich nie chodzę, albo są za duże, albo są za małe. I wystawiałam wszystko na eBay i okazało się, że wszystko się pięknie sprzedało, moi drodzy. I miałam po prostu okazję kilka rzeczy sobie kupić, nowych rzeczy, o których albo marzyłam, albo po prostu bardzo, bardzo chciałam. I pokażę Wam dzisiaj niektóre z tych rzeczy. Ja nie lubię robić takich filmików z zakupami, bo wiem, że to taka trochę przechwalatka, a to sobie kupiłam i tamto sobie kupiłam, ale ja wiem, że Wy bardzo lubicie takie filmiki oglądać, także ja Wam te rzeczy dzisiaj pokażę. Będziecie mogły zobaczyć makijaż za niedługo, który zrobiłam z kosmetykami, właśnie z takimi nowymi kosmetykami, których jeszcze ani razu nie użyłam. Ale dzisiaj to będą kosmetyki, buty, moi drodzy, gadżety, także no, troszeczkę się tego nazbierało. Pierwsze, o czym wspomnę, to nowa paletka Sleeka, to jest limitowana edycja, ona tak wygląda w takim opakowaniu. 602 Paraguaya, taka jest nazwa, Paraguaya. I będziecie, ten makijaż, który mam dzisiaj na sobie, nagrany jest filmik, także będziecie mogły zobaczyć ten makijaż właśnie tą paletką, robiony pierwszy raz. Następnie żelowy eyeliner z firmy Maybelline, który ma nam się utrzymać przez 24 godziny. I dzisiaj pierwszy raz go użyłam. Pędzelek jest także dołączony w tym opakowaniu i pierwszy raz go dzisiaj użyłam i jestem nim bardzo zadowolona, bo takie zazwyczaj dołączane pędzelki, no niestety do niczego się nie nadają, a ten sprawdza się, można nim narysować bardzo fajnie cienkie kreski albo troszeczkę grubsze. Także nowy eyeliner z firmy Maybelline, w takim fajnym opakowaniu, zobaczcie, żelowy eyeliner. To jest nowość, on dopiero co wyszedł na rynek w Anglii. Następna nowość, moi drodzy, to podkład z Vichy, który kupiłam sobie bardzo jasny i kolor jest totalnie dla mnie za blady, ale mieszam go sobie z moim ciemniejszym podkładem. Tak, kolorek, jak ja mam kolorek, moi drodzy, jeżeli znajdę tutaj gdzieś na opakowaniu. 12, opal, tak jest napisane. Trzeba nim wstrząsnąć przed użyciem. Używam już go od jakiegoś półtora tygodnia. Zrobię Wam recenzję. Recenzję przeczytacie na mojej stronie, bo już kilka rzeczy mam do powiedzenia na temat tego podkładu. I bardzo Wam dziękuję, na ostatnim filmiku polecałyście mi bardzo dużo podkładów i następny mój podkład to będzie Lingerie z Guerlain. Ja nigdy nie potrafię tej nazwy porządnie wymówić, ale to będzie następny mój podkład. Z Chanel zrezygnowałam po Waszych komentarzach i także miałam okazję rozmawiać z jedną z guru, YouTube'owych guru, moi drodzy, którzy także podkład Chanel miała i mówi, nie kupuj, mówi, strata kasy. Następnie szczotka. Szczotka z firmy Denmark. Dlaczego ja ją kupiłam, moi drodzy? Dlatego, że Wy bardzo często narzekacie, że nie potraficie używać takiej szczotki okrągłej. Już Wam ją pokazuję, na przykład takiej, bo włosy Wam się plączą i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałam kupić jakąś alternatywę właśnie do takiej szczotki. Szczotkę, którą będziecie mogły włosy suszyć i stylizować. I ta szczotka jest właśnie testowana przeze mnie. Powiem Wam szczerze, że tutaj te grzebyki, że tak je nazwę, bo nie mam pojęcia, jak to się nazywa w szczotce, są plastikowe, takie wręcz gumowe. I jeżeli przeczesujecie sobie włosy, ta szczotka niesamowicie masuje Wam głowę. Jest to naprawdę super uczucie. Kosztowała mnie ona 8 funtów w bucie. Było na opakowaniu napisane, że są to naprawdę bardzo fajne szczotki. Weszłam nawet na ich stronę. Poślę Wam stronę w opisie, także będziecie mogły sobie te szczotki zobaczyć. No i jak na razie, no, używam ją od kilku dni tylko, także może nakręcę jakiś filmik właśnie z jakąś fryzurą przy pomocy właśnie tej szczotki. To taki mój następny zakup, moi drodzy. Następnie, ojej, jak zawsze wszystko mi leci, chwilka. Tak,
Następnie, moi drodzy, sudokrem. Sudokrem jest to krem przeznaczony dla dzieci ogólnie, ale koleżanka moja z pracy mówi mi: Kasia, sudokrem to jest po prostu coś niesamowitego. Jakakolwiek alergia, cokolwiek ci wyskoczy na skórze, daj trochę sudokremu, zniknie. No i kupiłam takie bardzo, bardzo małe opakowanie sudokremu. No i stosuję jak na razie na suchą skórę, która bardzo często na moich ramionach się pojawia. I zobaczymy jak się sprawdzi, ale wiem, że ten krem jest ogólnie chwalony przez bardzo, bardzo dużo mam. W Polsce sudokremy są niesamowicie drogie. Ja wiem, że opakowanie chyba jest takie wielkie, opakowanie chyba kosztuje 60-70 zł. W Anglii znowu wszystko jest tańsze, wielkie opakowanie możecie kupić za 5 funtów, także 20 zł, tak? Ja kupiłam najmniejsze opakowanie, ja chyba za nie płaciłam 1,50 funta. Takie bardzo malutkie, bo wiem, że takie wielkie tuby po prostu bym nie zużyła. Dam wam znać, co o tym kremie myślę. Następna rzecz to z Nivei Goodbye Cellulite. Do widzenia, cellulitis. Bardzo bym chciała, żeby to było takie łatwe i żeby to zajęło 10 dni, tak jak tutaj jest napisane na opakowaniu. On ma wyciąg z Lotus Extract and L-Carnitine. Z L-Carnityną i z wyciągiem z lotusa, moi drodzy. To jest 10-dniowe serum. Zapach cudowny, małe opakowanie. Ja go kupiłam w promocji, bo jak wiecie ze mnie, to jest taka message cheap. Wszystko co tanie, to ja od razu ładuję, wiecie, do koszyka. Niesamowity ma zapach, piękną konsystencję. Wystarcza spokojnie na 10 dni, bo ja już moje 10 dni skończyłam, a jego jeszcze tutaj zostało. Ale znowu jakąś tam porządną recenzję znajdziecie na mojej stronie tego serum właśnie z Nivei. Zapach, powiem wam, jeżeli by znalazłabym balsam do ciała w takim właśnie zapachu, to po prostu kupuję go non-stop. Następnie, moi drodzy, nowy pędzel z firmy MAC 165, o którym marzyłam, tak muszę powiedzieć. Dla mnie pędzle z MAC-a są strasznie drogie, więc po prostu żal wydać 20-30 funtów na nowy pędzel, jak wiem, że pędzelki z Maestro są bardzo podobnej jakości i są o wiele tańsze. Ja wiem, że MAC to jest firma i my tutaj płacimy za imię, no ale tak jak wspomniałam, jest mi po prostu żal. I pojawi się w outlecie, w miejscu, gdzie pracuję, pojawi się ten pędzelek. Jeszcze na niego dostałam zniżkę moją, ponieważ tam pracuję i kupiłam sobie ten pędzelek. On mnie chyba jakoś wyniósł 17 funtów może, a normalnie kosztuje chyba 25. No także całkiem niezła zniżka. Jak widzicie, takie małe jajo. I chciałam go ogólnie do takiego mocnego konturowania mojej twarzy tutaj, jak widzicie. I do tego go używam. Także będziecie znowu ten pędzelek mogli zobaczyć w akcji, w filmiku z tym makijażem. Następnie, moi drodzy, co następnie kupiłam? Następnie po oglądnięciu filmiku z Pixie Woo kupiłam krem Oilantum. To jest krem, oni mają całą wersję ogólnie balsamów, kremów i tak dalej do skóry bardzo wrażliwej i bardzo, bardzo suchej. Jeżeli macie jakąś wysypkę czy coś takiego, to ten krem jest właśnie przeznaczony do takich rzeczy. A ja, ponieważ już skończyłam moją terapię antytrądzikową, buzia no strasznie była wysuszona, skończyłam krem z Eucerina, ten wygładzający, i stwierdziłam, że kupię sobie ten fajny krem i ma bardzo taką tłustą konsystencję, a po nałożeniu podkładu na ten krem w ogóle buzia się nie świeci. Jak widzicie, ja nie mam na sobie dzisiaj pudru sypkiego, a buzia jest rewelacyjnie matowa. Ja wiem, że to jest duża zasługa podkładu z Vichy, ale szczególnie jeżeli używam jakiś właśnie między innymi tego kremu z Eucerin, to tam pudrowanie było wręcz konieczne. Tutaj absolutnie nie musicie buzi pudrować, także jak na razie jestem zadowolona, ale używam go bardzo krótki okres, także dam wam znać później, jak troszeczkę go dłużej poużywam. Moi drodzy, muszę nabrać, muszę pooddychać, bo za szybko gadam. Następna rzecz, którą kupiłam, to lakier do paznokci z China Glaze. I to jest znowu, lakier do paznokci to jest taka rzecz po prostu, że ja nie potrafię wydać dużo kasy. Ja nie wiem, ja po prostu taka jestem, że wolę kupić sobie za dychę 4 lakiery do paznokci, niż kupić za dychę sobie 1 lakier do paznokci. Oglądałam lakier do paznokci z OPI, no ale tak jak mówię, ceny są po prostu przerażające. A China Glaze było na promocji i kupiłam go za 3 funty.
3 funty w takim niesamowitym czerwonym kolorze, po prostu taka czereśnia, taki pomidorek, piękny kolor, tak on wygląda. Aha, pewnie będziecie się pytać, co to za kolor, moi drodzy. Ruby Deer 882. I następnie to takie może moje gadżety, ciuchy. To było moje marzenie, moi drodzy. Ja bardzo chciałam, ponieważ ja nie mam jakiegoś świetnego telefonu. Ja z telefonami to po prostu, powiem Wam szczerze, tak nie za bardzo mnie interesują. Darren, to wiecie, iPhone 4 po prostu od razu kupuję i tak dalej, żeby mieć jak najlepszy. Dla mnie to nigdy nie było jakieś... Nigdy nie było tak, że musiałam sobie kupić najnowszy, najlepszy telefon. Ja mam stary telefon, Sony Ericssona. Ważne by było, żebym tylko mogła do kogoś zadzwonić i odebrać wiadomość i napisać tę wiadomość. Czego mi brakowało w pracy, to sprawdzanie moich maili, odpisywanie na te maile. Naprawdę w mojej skrzynce YouTube'owej jest 1600 wiadomości, moi drodzy. Ja po prostu Was bardzo przepraszam, ale ja nie miałam czasu, żeby na te wszystkie maile podpisywać. No przychodzi mnóstwo. Ja bardzo bym chciała, żebym po prostu miała czas na lunchu sobie usiąść, przeczytać maile, odpisać ludziom, no i dalej pracować nad moją stroną internetową, którą bardzo chciałam szybko skończyć, żebyście także mogli ją zobaczyć, bo jestem bardzo podekscytowana. I zakupiłam sobie iPada. Tak on wygląda, moi drodzy. Jest to rewelacyjny sprzęcior, ponieważ tutaj możecie sobie sprawdzać waszego maila, możecie przytrzymywać wasze zdjęcia, muzykę. Ja kupiłam sobie iPada, gdzie internet mogę mieć wszędzie, obojętnie gdzie pójdzie, nie musi on być Wi-Fi. Ja mam tutaj taką SIM kartę w środku i no wszędzie po prostu będę mogła, przepraszam, jeszcze mam chrypkę, użyć internetu. Także na moim lunchu będę mogła sobie posprawdzać maile, wam podpisywać, zobaczyć, ile razy filmik był oglądany, jakie są komentarze. Także no iPad to było takie moje marzenie. Ja skusiłam się na iPad 1. Dwójka teraz nowa wyszła, niestety nie wypuścili ich długo, musiałabym czekać 4 tygodnie, żeby go dostać. A różnica jest taka, że nowy iPad jest troszeczkę cieńszy. W ogóle patrzcie. No jest to po prostu coś genialnego. Tak, ten nowy iPad jest troszeczkę cieńszy. Możecie robić nim zdjęcia i możecie rozmawiać na Skype'ie. Tutaj to tylko i wyłącznie mail, Facebook, zdjęcia, filmy, YouTube, no i internet. Także zabieram go ze sobą do pracy. Jestem bardzo szczęśliwa, że go w końcu kupiłam. Następna rzecz, moi drodzy, to takie coś. To jest, moi drodzy, na laptopa. To sobie, tutaj jest taka, o, taka podusia. Kładziecie sobie na kolana, tutaj sobie stawiacie waszego laptopa. Bardzo wygodne. Ja bardzo dużo spędzam czasu na laptopie i wiecie, czasami na kolanach czy na stole jest wam niewygodnie, a tak siadacie sobie na sofę, postawicie sobie tutaj laptopa i nic wam się nie kołysze. Bardzo, bardzo stabilne urządzenie. Ja to kupiłam w IKEA, moi drodzy. Zapłaciłam chyba za to 12 funtów, coś takiego, ale widziałam to w różnych sklepach, także myślę, nie tylko w IKEA taką rzecz znajdziecie. I następnie parę ciuchów, niedużo. Ja bym bardzo Wam chciała zrobić taki filmik właśnie, co jest modne w tym roku, ale wiem, że takie filmiki się już pojawiły, nie chcę się powtarzać, ale między innymi tak w skrócie color blocking, tak, czyli blokujemy się kolorami. I powiem Wam szczerze, że bardzo mi się ten pomysł podoba, ponieważ jest to tania moda, ponieważ każda z Was ma w szufladzie czy w szafie jednokolorowy t-shirt, czy jednokolorowe shorty, czy jeansy i tak dalej, i tak dalej. A w tym roku chodzi tylko o to, żeby po prostu zrobić tak zwane blokowanie kolorami. Czyli na przykład mamy żółty top, czerwony pasek, ciemno-niebieskie shorty i pomarańczowe buty. I blokowanie kolorami jest gotowe, moi drodzy. Oczywiście moda, no tutaj jest dużo kategorii, bo nie tylko blokowanie kolorami, ale także i maxi dresses, czyli bardzo długie suknie, kwiaty, koronka, ogromne takie swetry porozciągane z dziurami, moi drodzy. No moda w tym roku jest rewelacyjna. Styl marynarski powraca oczywiście. Torby takie z lat
50. z takimi starymi zamkami, z bardzo długim paskiem, który możecie nosić przewieszając tą torbę przez wasze ciało. No, ja bym tutaj mogła o tym gadać, moi drodzy, chyba z godzinę, zanudziłabym was na śmierć. Ale jeżeli macie ochotę ode mnie taki filmik zobaczyć o modzie w tym roku, to dajcie mi znać pod komentarzami i ja taki filmik dla was zrobię. I następnie, ostatnia moja rzecz, buty. I tutaj pomyślicie, że jestem nieźle walnięta. Ja wam już pokażę jeden z moich ulubionych sklepów. Riz. Marzy mi się z tego sklepu, moi drodzy, torebka. Bardzo, bardzo mi się marzy i zbieram na nią intensywnie. Już wam pokazuję buty. Buty... Weszłam tam do tego sklepu i ogólnie te buty już mi się kiedyś podobały, a teraz były one na wyprzedażu, bo jak wiecie, jest teraz już wiosenna kolekcja, to są buty z kolekcji zimowej, moi drodzy. Tak one wyglądają. Tutaj macie taką złotą sprzączkę, kokardkę. Tutaj ten pasek przechodzi na tą stronę. Ogromny obcas, wbudowana koturna. No, obcas jest przynajmniej 12-centymetrowy. Bardzo szerokie tutaj na nodze, co mi się bardzo podoba, ponieważ ja mam bardzo grube łydki, nie zawsze mogę się zapiąć. Niestety, jestem taka, wiecie, krótka krępa, taka byle jaka. I te buty mi bardzo fajnie pasują na nodze. Można je oczywiście tutaj zniżyć na dół, pomarszczyć je i mieć je troszeczkę krótsze. I moi drodzy, szok. Z 245 funtów na 49. Jeszcze do tego dostałam moją 10% zniżkę, tak zapłaciłam za nie 44 funty, moi drodzy. Są buty skórzane. Nawet tutaj, moi drodzy, żeby było, że są nowe, jest taka specjalna taśma klejąca, czyli jeżeli macie jakieś ceny, jakieś przylepki na podeszwie, to tą taśmę tylko zdzieracie sobie z tego buta i macie nowisienki but. Moi drodzy, i tak one wyglądają. No, troszeczkę zaszalałam w tym miesiącu, ale tak jak mówiłam, po prostu zrobiłam wiosenną wyprzedaż mojej szafy, posprzedawałam kilka rzeczy i teraz mogłam szaleć z zakupami. Tak, kochani, to tyle. Jeszcze pewnie będzie mnóstwo pytań na temat mojego zegarka, bo zawsze pytacie się o ten zegarek złoty i ten biały. Ten zegarek pochodzi z firmy Michael Kors. Darren pracował w tym sklepie rok temu i kupiłam go sobie właśnie z tego sklepu, w którym pracował, moi drodzy. Tak on wygląda. Tak, moi drodzy, to tyle. Bardzo was pozdrawiam, serdecznie dziękuję za wszystkie wasze komentarze. Tak, no i taka przechwalanka dzisiaj, prawda? To sobie kupiłam, tamto sobie kupiłam. Dajcie znać, czy jakiekolwiek rzeczy z tych zaprezentowanych wam się spodobały. Buziaczki, pozdrawiam was, pa, pa.